Dzień dobry. Dziki. Co tam was ciekawego słuchać? Dajcie znać w komentarzu, a pamiętajcie, że czytam komentarze, nagrywam filmy na VHS-ie, a nawet na niektóre odpowiadam w shortsach, ponieważ bardzo lubimy być z wami w kontakcie. A my dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny bardzo istotny i ważny temat. Czy warto kupić PS4 Pro? I w sumie od publikacji ostatniego materiału od Prosiaka minęło sporo czasu, więc pora zastanowić się, czy ta konsola ma jakikolwiek sens w 2022 roku. Ponadto, w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych o całkowitym zakazie używania Steam Deck w przestrzeni publicznej, czyli nowa ustawa, która ma nas uchronić przed szkodliwymi skutkami użytkowania tej konsoli w miejscach publicznych. Gracze konsolowi aktualnie nie mają lekkiego żywota, ceny randomowo się zmieniają, a jak już wydaje nam się, że wszystko zmierza do normy, to sami widzicie, co potrafi się zadziać, żeby nas od tej normy oddalić. PS4 Pro to sprzęt, z którym po prostu mamy problem i w zeszłym roku jasno byliśmy przekonani, że jej zakup po prostu się nie opłaca i wręcz odwodziliśmy was od tego pomysłu, zachęcając do innych wyborów, ale od tego czasu sporo się pozmieniało. Przede wszystkim pomimo upływu czasu coraz bardziej dostrzegamy, że oczekiwanie na gry nowej generacji konsol będzie jeszcze bardzo długie, dlatego śmiało przez najbliższe kilka lat PS4 Pro pozwoli nam na ogrywanie większości nowych gier. Oczywiście w wysokiej rozdzielczości, co przy coraz tańszych i coraz częściej spotykanych dużych telewizorach będzie miało znaczenie. Jednak najważniejszym powodem, dla którego warto kupić PS4 Pro, to nowa usługa od Sony, jaką nam ostatnio zaprezentowano, czyli PS Plus Extra, którą bardzo dobrze znacie, a jeżeli nie, to nowa usługa Sony jest bezpośrednią odpowiedzią na Game Pass. Czyli po prostu oferowanie gier w ramach subskrypcji. Lista nawet na nas zrobiła pozytywne wrażenie, dlatego warto posiadać sprzęt, który umożliwi wam zapoznanie się z biblioteką gier Sony, a jeśli nie mieliście z nimi wcześniej styczności, to warto je nadrobić naszym zdaniem. Teoretycznie wystarczyłaby nawet zwykła PS4, jednak starsza konsola dosyć mocno się zestarzała i na większych telewizorach obraz wyglądałby po prostu źle. Aczkolwiek ja tam sobie grałem na Xboxie One na TV-ku 50 cali i 4K i mi tam obraz nie przeszkadzał. Jednak abstrahując już od jakości, to przede wszystkim wyższa płynność i stabilne działanie gier jest odczuwalne i sami pewnie pamiętacie przypadki, kiedy PS4 nie domagało, a Prosiak sobie jeszcze całkiem nieźle radził. Jako że jesteśmy zakochani w konsolach Xbox Series S, zawsze jak każą nam wybierać między PS4 Pro a Series S, to wybierzemy zieloną stronę. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy jednak nastawiony jest na nowoczesne technologie, ultra wydajny sprzęt, piękny biały kolor i cenę 800 zł od ręki, dlatego jeżeli chcecie kupić konsolę PS4 Pro, to górna granica za ten sprzęt naszym zdaniem to 900 zł. Co do PS4 Pro, warto nadmienić, że płacimy za ten sprzęt więcej, ale w momencie kiedy przyjdzie nam tą konsolę sprzedać, to raczej na niej nie stracimy, więc nawet jeśli szukacie sprzętu po to, aby nadrobić parę gier i zaległości, a później to sprzedać, to z dużym prawdopodobieństwem nie będziecie stratni. Koronnym argumentem, który może całkowicie przechylić szale na stronę PS4 Pro, to oczywiście napęd i możliwość kupowania gier na rynku wtórnym, co oczywiście, jak dobrze wiemy, wiąże się ze sporą oszczędnością, ponieważ często nawet największe i najgłośniejsze hity od Sony potrafią kosztować grosz. A nie ma co się oszukiwać, na konsole wydano sporo fenomenalnych produkcji, gdzie za przysłowiowe piękne oczy ogramy je nie bankrutują. Generalnie wychodzi na to, że mimo abstrakcyjnej ceny, paradoksalnie opłaca się kupić tą konsolę i czerpać garściami z jej dobrodziejstw, jednocześnie nie mając obaw, że nagle zakończą nam wsparcie konsoli. Prosimy was tylko o to, żeby zakup tego sprzętu wiązał się ze śledzeniem rynku wtórnego i omijaniu abstrakcyjnych ofert, gdzie krzyczą sobie za tę konsolę ceny z kosmosu, bo mimo wszystko jesteśmy razem odpowiedzialni za to, co się dzieje właśnie na rynku. Jeżeli będziemy godzić się na zakup konsoli za 1300 zł, to utwierdzimy Januszy, że takie ceny są ok i mogą nas doić z każdej złotówki. Posiedziałem trochę na OLX-cie i Allegro, negocjując ceny tych konsol, a raczej próbując, i nie powiem, że rozmowy na temat nawet delikatnej negocjacji wiązały się nawet z wyzwiskami w moją stronę i żebym wypierał kupić gdzie indziej. Upewnijcie się,
że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne i formułka jak z reklamy tabletek. To co teraz usłyszycie absolutnie nie może pozostać tajemnicą, jeżeli się wydamy wszystkiego się wyprzemy, udajemy, że was nie znamy i pijemy drinki w Marrakeszu nad deką. Wam pewno nikt to nie uwierzy, więc chyba najlepiej będzie jak potraktujecie to jako żart. Okazuje się, że Steam Deck podzielił świat na trzy połowy. Jedna część nienawidzi tej konsoli, druga strona ją uwielbia, a dla pewnej grupy istnienie deka jest całkowicie obojętne, dlatego wczoraj zwołano nadzwyczajne posiedzenie Ministerstwa do Spraw Gamingowych, okrzyknięto całkowity zakaz używania konsoli Steam Deck w miejscach publicznych ze względu na skrajne emocje, jakie wywołuje sprzęt od Valve na ulicach. 95% zgłoszeń, jakie odbiera policja na temat Steam Decka, przesiąknięta jest negatywną energią. Przykładowo użytkownik Decka został zwyzywany od niegodziwców i hejterów przez 30 pasażerów pociągu ekspresowego na trasie z Sydney Radomsko. Z tego co relacjonowali świadkowie, ponoć w momencie wyciągnięcia konsoli w pociągu zaczęły padać wyzwiska. Gracz wyzywany był od hejterów, niegodziwców i cynicznych śmieszków internetowych. Zarzucano mu, że używa tej konsoli po to, żeby ją wyśmiać i cisnąć bekę z tego wyjątkowego sprzętu. Całe zajście trwało około 3 godziny, a w momencie rozładowania się konsoli i schowania jej do futerału, tłum się po prostu rozszedł. Z kolei znany aktor światowej klasy, Zygmunt Stimowski, został zwyzywany za czytanie książki w metrze. Uznano to za jawną manifestację braku szacunku do Steam Decka. Okazuje się, że każda taka sytuacja trwa około 3 godziny, po czym tłum się rozchodzi. Naukowcy z Warszawskiego Instytutu Massachusetts wyliczyli, że Steam Deck wywołuje wzrost wnerwienia. U osób, u których poziom wnerwienia i agresji wynosił 0% po zobaczeniu konsoli, poziom ten wzrósł o 170%. Te cyfry dla ministerstwa to jasny znak i komunikat, żeby zabronić używania tej konsoli w miejscach publicznych. Dajcie znać w komentarzu, jaką wy polecalibyście używaną konsolę kupić w tym momencie. Jeżeli macie po tym materiale niedosyt, na kanale jest sporo filmów poświęconych tematyce aktualnej generacji konsol, poprzednim generacjom konsol, czy też nawet sprzed tą retro. A jeżeli tego wam mało, to na kanale są filmy poświęcone również tematyce pecetowej, tak więc jest co na kanale robić, serdecznie was zapraszamy. A jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera, można na luzaku pogadać, link do kanału macie pod filmem, a my co? Widzimy się jutro w shortach, później w filmie, albo w shortach, nie wiem. W każdym razie, do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale, ponieważ widzimy się codziennie, więc do widzenia, dziki.